Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Kochani, dzisiaj jeszcze z Wisły. Chciałbym dzisiaj się podzielić fragmentem, który myślę, że będzie bardzo kontrowersyjny dla wielu chrześcijan. Temat, który dzieli chrześcijan na tych szabatnich, którzy obchodzą szabat, i na tych, którzy nie obchodzą szabat. Ci, którzy obchodzą szabat, uważają, że ci, którzy nie obchodzą szabatu, a świętują, spotykają się w niedzielę, nie doświadczą zbawienia, nie są grzesznikami, nie wypełniają Bożej woli itd., itd. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że ja czuję to w głębi swojego serca, że dla mnie szabat to jest każdy dzień, kiedy mogę być w bliskiej relacji z Panem. Szabat to jest czas, kiedy ja mogę odpoczywać w Panu. Odpoczywać po mojej pracy, po ciężkim dniu jakiejś służby, tego wszystkiego, co robimy każdego dnia. I to jest wielkie błogosławieństwo dla nas, że w Chrystusie szabat mamy każdego dnia. I tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale, 9, 10 wersecie, a zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Kto wszedł do jego odpoczynku. Kiedy stajemy się uczniami Chrystusa, wchodzimy w jego odpoczynek. Wchodzimy w jego w bliską relację z Nim. I możemy w nim odpoczywać. A więc życzę Wam, abyście mieli szabat każdego dnia, bo w Jezusie Chrystusie mamy prawdziwe odpocznienie. Kochani, pozdrawiam z Wisły i zapraszam też na jutrzejsze nabożeństwo. Jeżeli Bóg pozwoli, będziemy mówić o wrogu, który może zaatakować nas każdego dnia, a więc o zniechęceniu. Jutro 10:30 widzimy się albo u nas w kaplicy, albo na transmisji na YouTubie, albo na Facebooku. Pozdrawiam. Do zobaczenia.